zrobiony? To jest kurwa, to jest. Jakiś szablonet. Weź mi, przytrzymaj telefon i na mnie skieruj. I którym? Dobra. Nazywa się Baba Jaga. Wasze kierowcy. Dlaczego?
dlatego że my tu się popatrzcie, jakie ślady tutaj widać. To tam Baba Jaga ma miotłę i ups, i się ląduje tam, gdzie Państwo widzicie, tam też na skład tego zakrętu. O, tu widać, że Baba Jaga była w jakiegoś nieprzyjemna. Zawołując, zbliżymy się do kolejnego zakrętu, który też ma swoją nazwę, a mianowicie uśmiech szatana. Dlaczego? Jadą po asfalcie, ale jeden raz w trakcie wyścigu muszą przejechać tym szutrowym odcinkiem. Wybór kiedy jest dowolny, należy do zawodnika, ale tylko raz może i musi przejechać. Czyli jak niekiedy wykorzystują to zawodnicy na wyprzedzenie swojego konkurenta, albo szutrem, albo asfaltem, jak wiedzą, że on tak i tak musi jechać. Teraz ta część toru też muszą jechać. Ta część toru nazywa się prostą pod tepnami. Yeah.
Jakie tutaj imprezy, kto tutaj bywał na tym torze? Bo może to jest istotne. W 77 roku pierwszy wyścig wygrał syn byłego premiera Piotra Januszewicza, Andrzej Januszewicz. W ogóle dzięki współpracy, czy dzięki przychylności władz wojewódzkich z minionego okresu ten tor powstał. Zastosowano wtedy także pewnego rodzaju taki, dzisiaj byśmy powiedzieli, myk. A mianowicie tor budowano jako tor doświadczalny fabryki samochodów rolniczych, czyli tarpany. Żeby uzyskać takie poparcie powszechne, chociaż tutaj samochody tarpan testowane no, tak naprawdę nie były. Mijamy miasto. Jeżdżono po torach europejskich i odpatrywano jak tor ma być zbudowany. Ten wiadomo, który minęliśmy, to zawdzięczamy właściwie podpowiedzią Bernie Ecclestone. Kto się interesuje Formułą 1, to będzie wiedział, kim był Bernie Ecclestone, właścicielem Formuły 1, już teraz sprzedał. I on właśnie powiedział, że by mogły się tutaj odbywać wyścigi klasy światowej, to musi być wiatr, po którym będzie będą mogły pojechać karetki, pogotowia, straż pożarna. W ogóle tory Formuły 1 muszą mieć długość ponad 4 km. To jest wyjątek Monaku. Także i on te rzeczy podpowiedział właśnie Bernie Ecclestone. Kto jeszcze tutaj był? Jackie Stewart, też znany kierowca. I on właściwie nie jeździł po torze samochodem wyścigowym, takim typowym, ale jeździł Fordem Mondeo. Na masce miał taką miskę gumową, w środku była piłeczka i przy dużych prędkościach prezentował, jak tej piłeczki nie zrzucił. Tak? Także to Jackie Stewart. Potem były w trakcie imprezy, którą organizowało Ferrari. Jeszcze Mark Chenin ustanowił takie nieobliczne.